Lubisz minimalizm w modzie? Lubię mini w modzie. Minimalistyczną i nowoczesną kolekcję zaprojektowaną przez Magdalenę Butrym przedstawiono w miejscu jak na prezentację mody nietypowym w Galerii Sztuki. Dla mnie bomba. Super, naprawdę, bo uważam, że są bardzo kobiece, takie kobiece rzeczy z klasą i takie typu mniej znaczy więcej. To jest jedna z najpiękniejszych, najbardziej spójnych kolekcji, jakie widziałem. Poza tym jest osadzona w najpiękniejszych i najbardziej kobiecych latach dla mnie, czyli w latach 50. Po prostu jest inaczej, jest odważnie, a zakrętem, z obietnicą, która może być zrealizowana, ale nie musi. To jest styl bardzo rozpoznawalny, rzeczywiście taka nowa interpretacja XVIII-wiecznej sukni, mini połączona z latami 50. To jest coś zupełnie nietypowego i bardzo kobiecego. No wie pani, bogatemu to nawet byk się ocieli. Ja nie muszę być tym zachwycona, ale jest coś innego. Ania Rubik, jedna z najbardziej topowych modelek na świecie, z zainteresowaniem oglądała modowe eksponaty. Aniu, jak oceniasz te kolekcje? Podoba ci się? Bardzo mi się kolekcja podoba. Są to takie stroje, te sukienki bardzo klasyczne, bardzo proste, ale świetnie wykończone. I ja już tutaj widziałam parę rzeczy, które bardzo chętnie będę miała w szafie. Zrozumiałem, że jestem bardzo niskim człowiekiem wśród tych wysokich kobiet i no i raz, że nie mam szans, dwa, że po prostu zawsze będą mi zasłaniać. Ja jestem troszeczkę znudzona tym, że szczególnie w Polsce na wszystkich imprezach czy wyjściach każdy zakłada czerń. Zawsze każdy jest ubrany w czerń. Sądzę, że dobrze, że tutaj Asia wprowadziła kolor, bo mamy też i beż, i mamy szary kolor, i czerwone sukienki. Ta czerwona mi się bardzo podoba. Na prezentację nowej marki przybyły także gwiazdy, których styl daleki jest od minimalizmu. Taki styl podkreśla urodę kobiety. Mała biała, taką jaką dzisiaj ma Doda na sobie, może zdetronizować małą czarną? Jeżeli to jest Doda w środku, w tej małej białej, to tak. Jaśka powiedziała, że zrobiła tą modę dla siebie. Tak? Tak. To się trochę przeliczyła, bo my też będziemy w niej chodzić. Doda, jak ty się odnajdujesz w świecie mody pani Anny? Przy takiej... No ale jak widać, jak ty byś powiedziała o mnie dzisiejszego dnia? Powiedziałabym, że jesteś wyjątkowo sexy, chociaż zawsze jesteś sexy, ale teraz to już przeszłaś samą siebie. Dokładnie, stanęłam obok. Jak widać, nawet ja, artystka, która nie boi się eksperymentów, dosyć prowokacyjna, potrafi się również odnaleźć w tym imidżu. W prostocie tkwi siła. Ja nienawidzę prostoty, a jednak mnie przekonał, więc co to musi być za siła, żeby mnie przekonała? Co to znaczy dla ciebie dobrze ubrana kobieta? Tak, żeby moda akcentowała to, co w niej najpiękniejsze. Głównie to jest ta, która mi się podoba, wiesz? I wtedy ona jest dobrze ubrana, mi się wydaje. Ciężko jest być prekursorem w świecie mody, jak również i w świecie muzyki, ponieważ już było wszystko i bardzo niezwykle skomplikowane jest znaleźć swój styl i jakieś takie cięcie, które by było innowacyjne. A jednak... Zabrakło tylko jednego. Szampana, który powinien być nieodłącznym dodatkiem tak wytwornych przyjęć i pokazów.